Sol, sol i odrobina pieprzu. Witam was, kochani, w pokoleniach. Po długiej przerwie jesteśmy wreszcie. Zebrałam się, żeby przenieść sejf na komputer mój stacjonarny, fajny. Ale dalej nic mi nie szło. No bo byłam w klinice, słuchajcie. Jestem strasznie zła. Ale o tym wam powiem, jak już dojdę do kliniki, bo póki co, kochani, to ja was zapraszam do środka, do domku, bo tam mam taki słodki obrazek. No patrzcie, te słodziaki! Te malinki słodkie nasze kociaki, jak się wykworzyły. No Ania zaraz będzie wstawać. Chyba już tam kawa stoi przy łóżku, więc Anka mogłaby się tak powolutku już do życia budzić. Budzimy się. Dzień dobry. No i będziemy, kochani, dzisiaj jest sobota, będziemy szli do kliniki. No i na chwileczkę tylko, dzisiaj naprawdę na krótko, bo chciałam jeszcze z wami omówić pewne tematy kliniczne. Jak to brzmi? A potem to już będziemy weekendować, więc do zobaczenia za chwilkę. Ojojojojoj, trochę spóźnione jesteśmy. Już otwieramy klinikę. No i tak generalnie tutaj się niewiele zmieniło. Natomiast już wam pokazuję stan. Mamy 3,5 gwiazdki, co mnie strasznie denerwuje, ponieważ zarządzaj. Może, moja droga, pochwal i możesz opłacić szkolenie. Ponieważ, kochani, już dwa razy mieliśmy komunikat o 4 gwiazdkach, ale ani razu niestety nam się to nie ziściło i wciąż mamy te 3,5 gwiazdki, więc jestem zła. Wyświetlał nam się tutaj, no, jawnie komunikat, że mamy 4 gwiazdki, a zaglądam sobie tutaj, pod koniec dnia nie ma. Więc nie wiem, o co chodzi. Bardzo mnie to naprawdę frustruje. No a że już trochę gramy tą kliniką i naszą Anią, to pomyślałam sobie, że fajnie by było ruszyć nasz challenge do przodu. I dwie rzeczy będę chciała zrobić. Pierwsza rzecz to dzisiaj chciałabym poprosić na spotkanie. No, z Paolem nam nie wyszło, ale kolejny bardzo fajny w kolejce jest Tomasz Fiołek. Ja w sumie nie wiem, czy on jest jeszcze singlem, bo on jest na pewno bratem naszej koleżanki, więc pójdziemy go sobie odwiedzić, zobaczymy, jak on mieszka. Mieszka tutaj gdzieś nieopodal. No, ale potem będę chciała doprowadzić, żeby jak najszybciej oni zamieszkali razem, żebym miała jakąś kontrolę. Natomiast fajnie by było już później, wiecie, starać się o to, żeby byli w stałym związku, żeby się pojawiła dzidzia, kolejny przedstawiciel kolejnego pokolenia. No i żeby nam to ta klinika dalej w miarę dobrze prosperowała, to musiałabym mieć wykupioną tutaj tą nagrodę, ten bonus, dobre zarządzanie. Naprawdę niewiele nam brakuje. Być może jeszcze dzisiaj uda nam się to dokonać, ponieważ to dobre zarządzanie powoduje, że nawet jeżeli my nie będziemy mogli przyjść do pracy, bo na przykład Ania będzie w ciąży, się źle czuła, albo będzie miała dzidzie, no to wtedy wyznaczymy sobie jakiegoś kierownika, kogoś, kto tu będzie w naszym imieniu zarządzał. No. I nie powinny nam wtedy spadać gwiazdki, teoretycznie. Ale no, się nagadałam. Wiecie, jak jest, nie? Jest to naprawdę, już zresztą w komentarzach pisaliście mi, że coś jest nie tak właśnie z tymi klinikami i gwiazdkami i u was w rozgrywce też tak było, więc ja jeszcze będę się starała oczywiście ruszyć tym wszystkim do przodu, natomiast
Jeżeli się okaże, że jest to taka rzecz nie do przeskoczenia, to będziemy wtedy się martwić i tak dalej. Dobra, on ma zawroty głowy, więc my sobie tutaj wszystkiego po kolei posłuchamy, uszki zbadamy, pyszczek, no i zobaczymy, co nam z tego badania wyjdzie. A ty byś mogła iść... Aha, dobra, jest druga nasza pracownica. Dobra, okej. Już nie przyjmujemy więcej pacjentów. Na razie przynajmniej. Tutaj dziewczyny, nie wiem, o co chodzi, bo ja tutaj dałam, żeby nie wpuszczały nowych pacjentów, no ale wiecie, jak to z naszymi dziewczynami. Zacznij sprzątanie. I weź to wytrzyj, Aniu. Okej. Nie wiem, kto był kolejny. Chyba ta pani była kolejna. A ona jest chyba w trakcie badania już. Czyli tutaj powitamy pacjenta ciepło. A tak, ty przyjęłaś tego jednego zwierzaczka. Okej. Czyli nam zostaje tylko ten pan. Jeszcze później. Nie żeby co, ale mamy tutaj dwie panie. O, zobaczcie. Widzieliście? Ocena zwiększona do 4 gwiazdek, ale my cały czas jesteśmy na 3. Super sobie poradziłaś. No i słuchajcie, na razie tyle. Więcej awansów robić na razie nie będę. Tak w ogóle wam tylko jeszcze pokażę, że tutaj są te schodki. No tak, wejście jest zablokowane, bo stwierdziłam, że nie będą mi chodzić po całym tym budynku. Dziewczyny, nie ma tak dobrze. A my na dzisiaj, kochani, już zamykamy. O, są 4 gwiazdki tutaj. Ha! To dlatego, że chyba włączyłam kamerę. A tutaj się nie pojawiły. No dobra, kochani, w takim razie zmykamy, idę się ubrać, jeszcze na chwilę zajrzymy do kotków, a potem już ładnie przebrane pójdziemy z wizytą do Tomasza, do siostry Tomasza, naszej dobrej znajomej, którą przez przypadek nie pamiętam, jak ma na imię. Amelia, o. Już pamiętam, Amelia ma na imię, o. No i jak widać na załączonym obrazku, Tomasz jest w domu, ale Amelii nie ma, no więc trudno, jedziemy. Jedziemy bez Amelii, no po prostu przyszłyśmy odwiedzić Amelię, no bardzo przykro, że nie ma Amelii, ale w sumie to nie szkodzi. Nie, jest Amelia. Dobra, przywitaj się z Amelią. Opowiedz porywającą historię, zaraz momencik, powolutku, poprawi humor. No Tomasz tam widzę przy szachach siedzi. Pogawędka. Zapytaj ją, jak minął dzień, a potem przyjdziemy zapukać do drzwi. Bo chciałam wam pokazać, jaką super chałupę tu mają. Bardzo ładny jest ten domek. No, sama go urządzałam. Nie żeby co. Ale byłam z niego bardzo zadowolona i to był domek, w którym pierwotnie miała mieszkać nasza Ania. Ale potem wszystko się jakoś tak inaczej... stało się inaczej, o. No widzicie? Zobaczcie, jaką mają piękną kuchnię. Pięknie tu jest, no nie? Bardzo ładnie. No i te zwierzątka są od Amelii, więc ona to przyniosła, czy inaczej, piesek miał być od Tomasza, ale się okazało, że był od Amelii, co teraz nie ma żadnego znaczenia, ponieważ no, mieszkają razem. Także zobaczcie, no pięknie to wygląda, nie? Taki malutki tutaj salonik. No a tutaj mają swoje pokoje, tu widać od razu Amelia vibe, tu jest pokój Tomasza, no także tak to tutaj wygląda i uważam, że ten domek jest naprawdę przeuroczy, ale nie pytajcie mnie skąd ja go mam, bo ja po prostu już nie pamiętam, pewnie z galerii został ściągnięty, zaraz jeszcze ten, no, nie sprawdzimy, bo się nie da. Tomasz, weź mi nie denerwuj. Podejdź tu do płota.
Strasznie tu ciemno macie. Chyba wam zapomniałam tutaj zainstalować. Tata, proszę cię. Zapytaj, już zapytałaś? Nie, jeszcze raz zapytaj. No ale wy tak będziecie chodzić tam i z powrotem, to ta nasza wizyta nie ma sensu trochę. No więc tak. Jeżeli chodzi o przyjacielskie relacje, to mamy bardzo dobre. Anka by chętnie pogadała o gotowaniu, o samochodach. No dobra. Tomasz jest singlem. Dobrze się zapowiada, słuchajcie. Jest dobrze, romantyczny. Co możemy jeszcze, kochani? Możemy go oczarować? Dobra, poflirtuj jeszcze chwilę. Poflirtuj. Oczaruj go. Oczaruj go, bo ja chcę, żebyś go oczarowała, Ania. Trafiony, zatopiony. Skubany znowu nas zostawił, no. I to tak jest właśnie z tymi simami. No dobra, ale mamy nieskazitelną reputację. Okej, dołącz tu do niego. Będziemy oglądać to, co on ogląda. Usiądziemy sobie i tak jakoś przetrwamy do końca. Szkoda, że nie poczęstowali nas niczym, bo Ania będzie zaraz głodna, ale to nic. Najwyżej dzisiejsza wizyta nie będzie taka najdłuższa. No, siadaj obok. Co jeszcze moglibyśmy tu zrobić, żeby tak nie wyszło, że się jakoś tak za bardzo, wiecie, angażujemy dużo bardziej niż on, ale byłoby miło, jakby trochę to poszło do przodu. Czułość. No dobra. Zaraz stracisz tą nieskazitelną reputację. Gdzieś tu jakiś piesek chyba. O, tu jest. Mam nadzieję, że jesteś zdrowy, Alex, tak? No, możesz patrzeć jednym okiem, co? Coś bym tutaj wykminiła, ale w sumie nie wiem. On też taki. O czym by tu z nią gadać? Co miałeś zrobić? Ucisz? No co ty? Porozmawiaj z Tomaszem. No. Film był taki sobie. Zobaczcie ten wzrok. To jest normalnie super. Muszę zrobić zdjęcie normalnie. To jest boskie. Okej. Okay. Aż mu się gorąco zrobiło. No może, wiesz co, a możecie tak jakoś, nie wiem, wtulić się czy coś? Wtul się. O, jakie to słodkie. No i bardzo miłe. Okej. Okay. Wymieńcie się numerami. O. Tomasz? No, jakie miłe. Teraz chyba jest lepszy film, dobra. Przestraszyłaś go? No co ty? Dobra, wyznaj zauroczenie. Poślij mu buziaka. I kochanie, pójdziemy sobie... En zook. Dobra, nic więcej tu już chyba nie będzie, więcej opcji. Posłałyśmy już buziaka. Dobra, idziemy stąd, kochani, bo chciałam jeszcze zaglądnąć do naszej kuzynki. Zobaczyć, co tam u niej, jak tam u niej. O matko, tu się wszystko pozmieniało. Bo to nie ten dom, wariatko. Idziemy do właściwego. Z Tomaszem nie, bez, bo musimy wygadać. Anka, przed nią nic nie gadaj, bo ta załza ci za...
Nie obrażając Zolzetki, bo ta Zolza ci weźmie i ci podkradnie Tomasza. Nie rób tego, mówię ci. Widzę, tam jest twoja kuzynka, tam, tam, tam. Paula, idę do ciebie. Otwieraj drzwi, bo muszę ci coś powiedzieć. Nie zgadniesz, co się stało się. Nareszcie cię spotkała. Niemożliwe, tak? Nie miałam dla ciebie czasu. Mamy cztery gwiazdki. Mamy cztery gwiazdki, pochwal się i musisz koniecznie z nią pogadać na temat tego, co się stało się. Zapytaj najpierw, jak minął dzień, a potem sobie już będziecie gadać i usiądźcie sobie tutaj i mile spędźcie ten cudowny, wspaniały dzień. Zawstydziła cię? No siadajcie, dziewczyny, i gadajcie. Patrzcie, dziewczyny tutaj tkwią w wodzie, Elena i Gracja, ale tu się już zrobiło drastycznie chłodno, więc no ja nie wiem, Gracja, czy ty się nie zamrozisz tutaj w tym baseniku. No ale powiedzmy sobie, że nie. Dobra, dziewczyny zaraz skończą już gadać, będziemy wracać do domku, a jutro mamy plan taki, że do południa wybierzemy się do parku w celu poszukiwania piórek, o których zaraz jeszcze wam powiem, a po południu odwiedzimy rodziców, bo już dawno tam nie byliśmy, już nie mówiąc o tym, że mogłyby się dziewczyny do babci i dziadka zaglądnąć, bo wiecie, to już mogą być ostatnie chwile ich na tym świecie. Nie jest to śmieszne, więc się skupcie, dziewczyny. Dobra, Ania już była bardzo, bardzo głodna, więc już kazałam jej jeść resztki. I ja wam tylko chciałam pokazać, jakie piórka mamy. Mamy cztery piórka i w wyposażeniu mamy jeszcze też, ale tak, to się nam powtarza tutaj, więc możemy sprzedać za 120 simelonów, kurczę. No i pióro Gila to jest to, nie? Nie, to jest kardynała, to. Dobra. Czyli to możemy też sobie już sprzedać. No i rano po śniadanku zbieramy się, bierzemy kotki i idziemy do parku sobie poszukać kolejnych piórek. Aha, bo chyba tylko te cztery mamy, z tego co pamiętam. Nic tam nowego, no tak. Czyli no co, będziemy pilnować, żeby jeszcze znaleźć kolejne. Patrzcie, jest 5:43, Anka drzemie, nie śpi. Wiecie dlaczego? Bo nasze koty szalały. No. I już były przez nas rozpuszczane i całowane, i tulone. Nie. Nie, nie będziesz spała. Więc dobra, już tą chwileczkę jeszcze dośpi i wstajemy. I zbieramy się do nowego dnia, nie ma czasu. Potem coś zjemy sobie, myślę, na mieście. No, czysta w sumie jesteś, to weź tylko, kochanie, w ogóle jak tam na razie jest chłodno, ale potem może być zimno, więc weź sobie, moja droga, zmień strój na taki tam zwykły i bierzemy Clio i jedziemy do parku. No, ślicznusi ten park jest, nie? Tor przeszkód z kotem? No dobra. Mój pies nie zawsze chce to robić, no ale spoko, skoro masz taką siłę przekonania. Czemu płaczesz? Bo kota chcesz szkolić? O, pierwszy poziom, dresowanie. Zdobyta umiejętność, naprawdę. Coś, wiesz co, nie widzę tego, kochana. Wiesz, może daj sobie spokój z tym. Szukamy ptaków. Potem pójdziemy jeszcze tam bliżej wody. Może będą inne. Zostaw ten tor przeszkód z tym kotkiem biednym. Pióro kruka. O, mamy nowego. I pióro kaczki. Wow, super. No to szukamy kolejnych ptaszków. Taki, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Szukam was. Dostałyśmy nagrodę. Srebrną. Za tor przeszkód. Da się nie ćwicząc? Da. Okej, okay, dobra. Na razie dziewczyny, jakieś ptaki się pojawiły na horyzoncie. O, Paula przyszła ze swoim pieskiem. No i co, idziesz tam? Idź, 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 Clio.
Leć, weź to otwórz. Coś nowego. Pióro gołębia. Chyba gołąbka jeszcze nie było, a mewy to już chyba były. No dobra, no to teraz tu sobie pobiegamy, bo wiecie, na początku nie wiedziałam, jak ja mam w ogóle te pióra zbierać, bo ja wysyłałam nasze koty na łowy i byłam pewna, że do domu nam przyniosą. No i wyobraźcie sobie, raz przyniosły. Więc tak, jednak trzeba w ten sposób to robić. No więc okej, dobra. Już mamy kolejną porcję. Kaczka i gila już mamy. Dobra, pochwal bardzo serdecznie naszego kiciusia. Pogłaszcz go i pochwal go. Ją, Clio. Okej, to już będzie chyba ostatnie stado, jakie poprosimy, żeby rozgoniła nasza Clio. Jak się czai, jak czajnik. Patrzcie. I ten ogonek. Super, idź do panci. No brawo, brawo, kochanie. Tak, mamy jakiś tam nowy ptaszek, nowego ptaszka, nowy, Boże, nie ptaszka, ale nowe piórka od ptaszka. Dobra, pogłaszczemy go i idziemy coś zjeść. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj dają dobrego, ale zaraz, a tutaj, tuś zamów jedzenie, ale chyba dla... Czy tu burger? Okej, okay, ale dla kup karmę? Mięsna zapiekanka, marynowana kiełbaska. O, ja cię nie mogę. Artykuły dla zwierząt też tu można kupić. Człowiek się uczy całe życie, powiem wam. A, kosteczka, piszczek. I przysmak. No to kupujemy jeszcze, tak. A to idź zjeść, tak, bo trzeba coś dobrego zjeść. A potem za to, że nasze kotki takie kochane było, chociaż tylko Clio nam tutaj próbowała pomóc, bo jeżeli chodzi o Flexi, to ona się pojawiła, ale za każdym razem, jak prosiłam ją, żeby gdzieś szła, no to sama se idź. Prawdziwy kot. Ona swoimi drogami chodzi. Wróciłam z naszymi kotkami do domku. Damy jednego przysmaczka jednemu kotkowi i drugiemu kotkowi. No. No. Fajnie wiedzieć, że tam są takie przysmaczki. Tak, ty też dostaniesz. No jaka miłość wielka. Proszę bardzo. Jakie kochane. No dobra, już go nie ma. W porządku, kochani, tak, jest bardzo ciepło. Przebierz się w takim razie, kochana, w sukienkę, żebyś mi się tam nie zgrzała na amen. I jedziemy do San Mesiu, no do rodziców. No i kochani, mamy taką sytuację, że musiałam się przelogować na naszych rodziców, ponieważ gdyż nie da się ustawić tych drzwi jako drzwi wejściowych i jak za każdym razem Ania tu przyjeżdża, to nie może wejść do środka, bo nie może zapukać do drzwi. To jest głupie, no nie? Więc wiecie co, ja chyba zrobię w ten sposób. Nie wiem, czy to coś da, ale tak sobie myślę, że może to dać, że oskup widok kamery, bo ona tutaj jest, tak? Jesteś, dobra. To podejdź tutaj do niej i dasz jej klucz. Najpierw ją serdecznie obejmiemy. Córeczkę naszą. Tak, kochana, damy ci klucz i może to jakoś ten problem nasz rozwieje. Gdzie masz tą Anię? Musisz ją zaprosić jednak. No i wow, jak mnie do góry. Tak, no i możemy sobie na spokojnie tutaj teraz przyjść.
Czyli pogadaj sobie z tatą. Oh my gosh, co tu się porobiło? I niestety, jak się przełączyłam na naszych rodziców, to się okazało, że nie mają kotka. Może wyjście tego kotka. Patrzcie, bo tu jest, nie ma suchej karmy już w ogóle. No ale widzicie, tu był kiciuś, taki śliczny, kochany, ale no nie ma go. No więc trudno, albo po prostu tu nie pozwalają na posiadanie kotka, to też jest bardzo możliwe, no nie? Dobra, Aniu, zrób sobie może grupę, moja droga. Mamę i tatę dodaj do grupy. I chodźcie sobie tutaj, usiądźcie razem i pogadajcie. Możecie sobie potem też zagrać w piłkarzyki. Chciałabym, żeby sobie razem spędzili czas, no bo mało tego czasu w sumie razem spędzają, a wiecie, oni już też nie są coraz młodsi, no nie? No kochani, już się żegnamy. Nadeszła ta chwila rozstania. Ma bliską? No mają bliską dynamikę. Ale już się miałaś żegnać, moja droga. No, żegnamy się i wracamy do domku. No, pa, tato. A u nas cudowna pogoda. Tu słoneczko świeci. Weź pogłaszcz. Wyjątkowa więź. Dobra. No jest godzina 18. O, jeszcze drugi kotek. Gdzie ty jesteś? Ach, och. To jest normalnie, zobaczcie. To jest normalnie energia, wulkan energii. Weź ją, podrap w jej ulubionym miejscu. No tak, trzeba. Jak się tamtą pochwaliło i podrapało, to tą też trzeba przytulić. Nie ma to tamto, że tylko jednemu kotkowi się należy. Jeszcze przysmaczek. Jeszcze pogłaszczemy. Dobra, co ci tam trzeba, Aniu? A nawet nie, pęcherz, tak sobie, więc spoko. Czy tutaj coś trzeba wyczyścić? Nie, bo one tu mają laserową kuwetkę, nie? Także tu wszystko jest ok. No to może byś, moja droga, tak stanęła sobie tutaj i wytworzyła co nieco. No, Anka sobie bierze wieczorną kąpiel w płatkach róż. Takie to dobrze, nie? A my tymczasem sobie powyciągamy piórka. Piórko mewy już mamy. To mi się musiało to z czymś pomielić w takim razie. Okej. Okay. Papugi już mamy, ale te papuże z piórka są bardzo drogie. Potem... O, jakie ładne! Super! Potem mamy gila. Gila mamy. Gila mamy. Potem mamy czaple. Czapli jeszcze nie mieliśmy, ale super! Potem mamy jakiś... pingwinek. Gołąbek. Patrzcie. No i co już ostatnie jeszcze zostało? Kardynał to już mamy. Wow, ale fajnie. Także super. No to też sprzedamy, bo papiernika nam to. Także mamy tu trochę smaczków, żeby do lodóweczki w naszej klinice dać. Super. I jeszcze tylko sobie zobaczymy, jak to wygląda. No, proszę. Raz, dwa. Pióra nam tylko brakują. No proszę. Tak się bałam, że nie dam rady tego spełnić, zrealizować. A, to takie było proste. Dobrze, jednak jesteś trochę głodna. Widać, tym burgerem za bardzo się nie najadłaś, więc jak tylko wyjdziesz, moja droga, z kąpieli, to sobie otworzysz lodówkę. Znaczy, ja otworzę za ciebie i zobaczę, co tam masz. Masz na przykład talerz smażonej ryby i akurat została jedna porcja, więc
Dobrze by ją było zjeść, a potem to już chyba pójdziesz się położyć. Może jeszcze skorzystasz, jak zjesz. I tak oto weekend już minął. A ja już, kochani, będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. No i dajcie znać. Oj, moja szklanka poleciała na moją świeczkę. Ale się wystraszyłam, ale nic nie stało na szczęście. Ani szklance, ani świeczuszce. Bardziej by mi tu zależało na świeczuszce. Dajcie znać, co myślicie, kochani, o tym, żeby sparować Tomasza z naszą Anką. Czy trzymacie kciuki? W ogóle, jak ta rozgrywka Wam się podoba? Sól, sól, odrobina pieprzu i pa, pa!